Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłam się trochę pobawić moim overlockiem i przerobić starą sukienkę na bluzkę. Ale jeżeli nie macie overlocka, to możecie spokojnie zrobić to na zwykłej maszynie, a nawet ręcznie. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda sukienka, którą chciałabym przerobić. Do przerobienia sukienki potrzebne będą nożyczki, ołówek, linijka, oczywiście sukienka i maszyna do szycia zwykła oraz overlock. Jeżeli nie macie, wystarczy zwykła igła z nitką. Teraz zaznaczę, w którym miejscu trzeba będzie uciąć tą sukienkę. Trzeba też pamiętać o tym, żeby zostawić miejsce na podwinięcie tego, na obrzucenie overlockiem, żeby się materiał nie strzępił i żeby miało to taką długość, jaką chcemy. Dlatego ja zaznaczę sobie to w tym miejscu. I na overlocku jeszcze właśnie nie odkryłam, jak to trzeba zrobić, żeby było równo to ucięte, obszyte. Dlatego postanowiłam, że przytnę sobie trochę wcześniej niż to, co zaznaczyłam ołówkiem, ponieważ i tak nam to utnie i będzie to ładnie obszyte. I chciałabym jeszcze to zaznaczyć z drugiej strony, żeby było to na całej długości, tak dookoła. Teraz wystarczy tylko obciąć materiał. Ja robię to troszeczkę wcześniej, ale wy możecie zrobić jak uważacie. Pozostałą część materiału odłożę, bo jest tego dosyć sporo i może się do czegoś jeszcze przydać. A pierwsza część już jest zrobiona. Teraz trzeba będzie obrzucić to overlockiem, przeszyć tak, żeby się materiał nie strzępił. Żeby mi było łatwiej, ja zdejmę sobie ten stoliczek i teraz on ładniej chodzi, bo ja go przed chwilą sobie tak wyregulowałam. Zdejmowałam go po prostu co chwilę, żeby mi było łatwiej go zdjąć, ale za pierwszym razem, tak jak przy tej pierwszej maszynie zwykłej, chodzi on dosyć trudno. Teraz trzeba tylko podnieść stopkę. I jako, że nie da się tutaj regulować, tak, bo tam jest nożyk, to ja sobie zacznę trochę tak z boku. Opuszczam stopkę i zaczynam. Teraz jest miejsce, w którym zaczęłam tutaj obrabiać. Dlatego po prostu dojadę do końca i jeszcze trochę to utnę. Żeby zakończyć pracę na overlocku, trzeba po prostu powoli wyciągnąć materiał. O, w ten sposób. Biorę nożyczki, ucinam nitkę i mamy już bardzo ładnie obrzucony tutaj materiał. Żeby nie zostawiać tego w takim surowym, obszytym stanie, ja jeszcze będę to dodatkowo zakładać, tak jakby. I to się po prostu robi tak, że się zagina w tą stronę. Wystarczy na jeden raz to złożyć, ponieważ już mamy przeszyte overlockiem. Przeszyć to wystarczy na zwykłej maszynie lub po prostu ręcznie. Tak samo, żeby obrzucić, można wybrać specjalny ściek na zwykłej maszynie albo po prostu obrzucić ściegiem przed igłą ręcznie.
i już mamy spięte. Teraz wystarczy przeszyć. Teraz przy zmianie maszyny, tak samo jak przy overlocku, zdejmę stolik, żeby mi było łatwiej szyć. I tak samo podnosimy stopkę, podkładamy materiał. Ja będę szyła w odległości 10 mm, ponieważ takim pojaleniuszkiem jestem, że nie chcę mi się brać podwójnej igły, żeby to wyglądało jak ze sklepu, tylko po prostu przeszyję dwa razy dookoła. I nie trzeba robić supełka, ponieważ ja tutaj zatoczę kółko i się nici dwa razy spotkają i to się tak jakby razem zaszyją. Dlatego po prostu wyjmuję pierwszą szpilkę, opuszczam stopkę i zaczynam szyć. I tutaj zaczęłam w tym miejscu szyć, więc po prostu przejadę tutaj. Podniosę stopkę, igłę też, tym pokrętłem z boku. Ucinam nitkę. I teraz zabiorę się za drugą stronę, czyli w odległości 15 mm, tutaj jest zaznaczone na tej blaszce, będę całość przeszywała. Jeszcze raz. Tym razem już bez szpilek, ponieważ wszystkie wyjęłam. Dojechałam do tego miejsca, w którym zaczęłam szyć drugą część. Podnoszę igłę, stopkę, ucinam nici. I teraz już pozostaje po prostu poucinać te wszystkie niedoskonałości, jakie tam mi wyszły podczas szycia. No bo człowiekiem jestem i błędy się zdarzają. Tak prezentuje się gotowa już bluzka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jakoś tak przypadkiem się stało, że nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz bloga. Tak się też teraz zastanawiam, co by tu następnego przyrobić. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w komentarzu. Ja już nie mogę się doczekać i na razie się z Wami żegnam. Pa, pa!